Jak pomagać osobom uzależnionym? Kontynuujemy tę, tę myśl, aby podpowiedzieć ludziom, którzy muszą żyć czasami w piekle życia rodzinnego z osobą uzależnioną i są bezradni. Należy przestać prosić, grozić, straszyć. Ani krzyki, ani awantury, ani prośby, ani groźby. Yy, nie mogą zmienić tej sytuacji. Wręcz przeciwnie, one ją tylko pogarszają. To taka szermierka. Yy, I żony przez 20-30 lat potrafią mówić, że cię wyrzucę z domu, że, że już mam tego dosyć i tak dalej, że w końcu zadzwonię po policję, że, że coś, czasami są jakieś incydenty, że ktoś kogoś wezwie, matkę poprosi, na chwilę przestaje, na tydzień, na dwa, a potem wszystko od nowa. Nie, trzeba w jasny, spokojny, zdecydowany sposób informować osoby o tym, że od dzisiaj koniec. Że jeżeli upijesz się, będziesz się awanturował, lub będę widziała, czy widział, że nie wiem, bała się, bał o twoje zdrowie, to za każdym razem zadzwonię, jeżeli będzie potrzeba, po policję lub po karetkę. I, i że y, tym, którzy przyjadą, powiem, y, jaki jest problem. Y, ale żeby tak zrobiła żona czy osoba y, y, współzależniona, ona musi dostać wiader w żagle od y, terapeuty, od y, kogoś, kto jest dla niej autorytetem, kto daje poczucie bezpieczeństwa, że ona dobrze robi, że ona nie popełnia y, jakiegoś błędu, bo bardzo często te osoby czują się gorsze, że jak to ja mam zadzwonić na policję, na mojego własnego męża, co ludzie powiedzą wstyd. ale picie nie jest wstydem i chronienie choroby. A szukanie pomocy jest wstydem. No nie, I dlatego trzeba pomóc takiej osobie, bo ona sama z siebie jest bezradna, ale są instytucje, które mają narzędzia. To jest policja, to, to, są, to są instytucje terapeutyczne, to są ludzie, lekarze, prawnicy, którzy mają narzędzia, którzy pomogą, jeżeli nie, nie, nie uda się terapeutyzować osoby, to przynajmniej ją alienować, żeby nie niszczyła całego, całej rodziny. Więc w jasny sposób mówimy, kochany mężu, czyli mówimy to oczywiście na trzeźwo, że od dzisiaj już nigdy nie będę wspierała Twojego picia. Czyli jeżeli będzie szpijany, poinformuję o tym Twoich rodziców. Jeżeli będziesz pijany i będziesz się awanturował, zadzwonię po policję. Jeżeli będę się bała o Twój stan zdrowia, zadzwonię po pogotowie, po zadzwonię na niebieską y, linię, y, będę y, robiła wszystko, aby tę sprawę nagłośnić i aby zmusić Cię, jeżeli sam nie chcesz, do leczenia. Bo zrozumiałam, że moje metody, zamiast y, wspierać trzeźwienie, to je jeszcze. Pogłębiają. Należy też przestać traktować osobę uzależnioną jak małe dziecko. To, co powiedziałam wcześniej, że żona, nie słysząc tego, mówi o swoim mężu, tak jakby był małym chłopcem jakby miała nie troje dzieci, tylko czworo trójkę z mężem, i czwórka to ten ojciec byłby jeszcze kolejnym dzieckiem jeszcze może nawet najmłodszym najbardziej wymagającym opieki. Czyli trzeba przestać gadać, narzekać, wygłaszać jakieś kazania, przemilać się. Zdecydowanie, jasno informować osobę uzależnioną o, o, danej, o, o tym, jakie będą konsekwencje jego picia. Czyli, że wszystko co zrobię, to nie dlatego, że mam Cię dość, że Cię nie kocham, że zrezygnowałem z Ciebie. Nie, wręcz przeciwnie, właśnie dlatego, że Cię kocham, dlatego, że jesteś wartościową osobą, jak jesteś trzeźwy, zrobię wszystko, żebyś przestał pić. Dlatego posunę się nawet do zadzwonienia po policję, na, na niebieską linię, nawet do, do eksmisji. Jeżeli, jeżeli, ty nie podejmiesz sam leczenia, no też warto przestać wierzyć w deklarację osoby uzależnionej, teraz przez 20-30 lat. Tak próbuje zamydlić oczy. No wszystko będzie dobrze. Ja już przestanę pić, już się zmienia, już, już będzie koniec. no I tam przez tydzień jest dobrze, a potem jest dwa razy gorzej. Yy, tak. Osoba uzależniona nie jest w stanie. To trzeba przyjąć do wiadomości, yy, jakby spełnić tych deklaracji, które sama daje że przestanie pić. Ona powie wszystko, co chcemy usłyszeć i nawet nie powie tego tylko dlatego, że kłamie, tylko ma taką intencję, bardzo by chciała, żeby, żeby chciałaby przestać pić, ale nie, nie potrafi i deklaruje, klęka, a za godzinę czy dwie jest pijana. Warto też wiedzieć, że, że, trzeba, że, że ta pomoc terapeutyczna da nam ten wiatr w żagle w postaci że, takiej, że przestaniemy ukrywać, że szukamy pomocy. Ile widzę teraz twarzy kobiet, dzieci, które wstydziły się za ojca, za męża, które ukrywały swoje cierpienie, swój ból, przerażającą pustkę, jakieś poniżenie. Przez lata to kryły i znosiły humory człowieka, który tak naprawdę był nieludzki. Krzywdził wszystkich, obrażał. A wszyscy siedzieli jak trusie w tym domu, porozganiani po, po, po pokojach czy po, po kątach. Nie dość, że ugotowali, posprzątali, uprali, yy, zarobili pieniądze, zapłacili rachunki, to jeszcze musieli żyć w trwodze. I, i, I ten człowiek uzależniony, jakby zarządzał całym tym domem, stworzył taki, proszę wybaczyć za określenie, jakby taki obóz koncentracyjny dla, dla, dla swoich najbliższych, świadomie lub mniej świadomie, poprzez właśnie swoje uzależnienie. Mówię o tym z takim drastycznym porównaniem, bo sam przeżywałem takie chwile we własnym domu, kiedy i, i potem po latach. Jeżeli jest, ktoś ma jakiś żal, to większy żal ma do tych, którzy nie rozwiązali tego problemu, niż do tych, którzy robili taką krzywdę. Czasami taka człowiek się zastanawia: dlaczego, mamo, przez tyle lat nam to robiłaś? Dlaczego się nie spakowała i nie poszłaś gdzieś, gdziekolwiek, do cioci, do wujka, pod most, poprosić kogoś, żeby wynająć jakieś mieszkanie, żebyśmy nie musieli żyć w tym piekle? Bardzo często dzieci po latach mają pretensje nie do alkoholików, tylko do żon alkoholików za to, że one znosiły to i, i że zgotowały pośrednio piekło swoim dzieciom. Sobie rozumiem. Ale dlaczego nam, mamo, to zrobiłaś? Dlaczego się nie wyprowadziłaś? A, nie mieliśmy gdzie pójść. Ale ja, mi dzisiaj się żyć, mamo, nie chcę, bo ja y, ciągle y, pamiętam tamtą traumę, tamte krzyki, tamto, y, tamten lęk o życie, o zdrowie. Y, bardzo bolesna tematyka, którą poruszam, ale y, wszystko robię po to, aby dać y, y, wiadr w żagle osobom współzależnionym, bo, bo wiem, co wy czujecie.